Mariusz Wach w końcu wraca na ring. Sporo sparował przez ten okres 2 lat, kiedy nie toczył oficjalnych pojedynków. W końcu chyba ty się mocno sprzeciwiłeś temu, że on jeździ na te sparingi i nabiera złych manier, bo tak jak powiedziałeś, wychodzi przetrwać, zabrać pieniądze i wrócić do domu. Dużo teraz trzeba zmieniać w głowie Mariusza, żeby on przestawił się na ten tryb toczenia oficjalnych walk? No Mariusz jest takim zawodnikiem, że trzeba mu dać powód, do którego, że warto się przygotować. Dlatego teraz powiedziałem mu, słuchaj, już cały, nie tylko Polska, cały świat będzie patrzył się na ciebie, jak ty wracasz po tych 2 latach, czyli musisz wyjść już z wysokiej półki, nie możesz zaczynać się rozgrzewać, tylko czy jak już wyjdziemy po tych 2 latach, to musisz pokazać, że to nie jest, że to jest ten sam cały czas Mariusz Wach, tak, że to nie jest już jakiś pan, który 2 lata przezimował i przypadkowo się znalazł w ringu po tych 2 latach. Także tutaj trenujemy bardzo ostro, chcielibyśmy, żeby Mariusz wyszedł naprawdę w super formie, tak. Mówię, powiedziałem tu 85%, do tego też powrócę, Mariusz będzie w dniu dzisiejszym, w tym 17 będzie w 100%, w miarę swoich możliwości będzie w 100%, ale porównując jego najlepsze momenty, to wydaje mi się, że 75%, tak. Tylko teraz jeszcze 2-3 walki i Mariusz już się wzbije na ten maksymalny swój pułap. I mówię, wszystko robimy, żeby Mariusz wyszedł teraz 17 silny, ale najważniejszy szybki. Nie zapomniał o technice, nie zapomniał o jakimś pomyśle w ringu, także wydaje mi się, że spodziewajmy się tego Mariusza, może w nie najlepszym, ale dużo bardziej bliżej tego najlepszego, w tym najlepszym okresie Wacha. Mówiliśmy o tym, że Kamil Łaszczyk ma problemy, aby ściągnąć wartościowych sparring partnerów, no i żeby oni byli różnorodni, żeby czymś go zaskakiwali, a Mariusz będzie miał jakichś 2-metrowców, żeby się z nimi przygotowywać? No właśnie, 2 zawodników i 2 problemy, bo ten jest za niski, ten jest za duży, tak, i trafiliśmy tak od samego początku, od samego końca, żeśmy przyszli. No to faktycznie z Mariuszem jest to samo, ciężko znaleźć zawodnika tak wysokiego, lotnego i taki, boksującym takim podobnym stylem jak jego przeciwnik. Chcielibyśmy ściągnąć na przykład tego Dimitrenko, bo nie ukrywam, że już tam myślimy o nim, ale to na jakiś tam etap sparingów. Na początku na pewno myślimy o jakimś mniej znanym nazwisku, żeby tylko przyjechał nawet przy jakieś pierwsze przetarcie, na pewno okres sparingowy troszeczkę wydłużymy, z tego względu, że Mariusz nie sparował, tak, nie boksował, tylko nie sparował tak typowo pod siebie, dlatego wydłużamy ten okres sparingowy na pierwszym etapie jakiegoś mniej wymagającego sparingu partnera, ale z tego na tydzień już będziemy musieli kogoś mocniejszego. Mariusz tutaj ambitnie zapowiedział, że w przeciągu 2 lat chce ponownie dojść do walki o Mistrzostwo Świata. Ty znasz Mariusza bardzo dobrze. Jak go obserwujesz na sali treningowej, to ile on czasu potrzebuje, ilu walk, żeby faktycznie przyjąć jakieś naprawdę mocne wyzwanie? Może powiem tak, że zacznę od tego, że na przykład sami wiemy, że waga ciężka, najlepszy okres to ma powyżej, grubo powyżej 30 roku życia. W przypadku Mariusza jest idealnie. Druga sprawa, Mariusz nie jest wyeksploatowany, wyboksowany, bo zaczynał bardzo późno. Przez ten okres, co ja pamiętam, też nie trenował może do walki z Kliczką i tam jeszcze z jednej przed walką z Kliczką trenował ciężko, także nie jest wyeksploatowany. Jest wszystko sprzyja do tego, żeby Mariusz z powrotem wrócił w taki super formie. Dlatego wydaje mi się, że to ile potrzeba, no wydaje mi się, że niedługo. No. Uwierzmy, tak to, co Mariusz powiedział, że 2 lata i jeżeli przy dobrym promowaniu, przy dobrym doborze przeciwników, Mariusz jest w stanie wrócić już na szczyty.